Oto trójkąt sierpińskiego, jeden z najprostszych fraktali. W trójkącie równobocznym łączymy środki boków i tworzymy cztery mniejsze trójkąty równoboczne. Taką samą operację powtarzamy w trzech otaczających trójkątach, i tak w kółko. Zauważ, że wszystkie uzyskane trójkąty są do siebie podobne. Mamy do rozwiązania następujące zadanie. Pewien trójkąt ma boki o długościach 6, 9 i 12 cm. Wyznacz długości boków trójkąta podobnego, którego najkrótszy bok ma długość 2 cm. Co jest podane w tym zadaniu? Mamy informację o pewnym trójkącie. Znamy długości jego boków. Narysujmy więc ten trójkąt. Oto on. Ma boki o długości 6 9 i 12 cm. Czego szukamy? Szukamy długości boków trójkąta podobnego. Co wiemy o tym trójkącie podobnym? Że jego najkrótszy bok ma długość 2 cm. Narysujmy więc ten drugi trójkąt. Oto on. Z zaznaczonym najkrótszym bokiem musimy znaleźć długość tych dwóch boków. Ja nazwę jej x oraz y. Co powinniśmy teraz zrobić? Zastanówmy się, czy to są dowolne trójkąty? Nie, wiemy, że te trójkąty są podobne. Jaką znasz zależność w trójkątach podobnych? Długości ich boków są proporcjonalne. To oznacza, że najkrótszy bok w tym trójkącie jest proporcjonalny do najkrótszego boku w tym trójkącie. Tak samo najdłuższy bok w tym trójkącie jest proporcjonalny do najdłuższego boku w tym trójkącie. Podobnie jest z ostatnim bokiem. Skoro te boki mają być proporcjonalne, to stosunek tych dwóch najkrótszych boków, czyli 2 przez 6, powinien być równy stosunkowi najdłuższych boków, czyli x przez 12. Należy teraz wyznaczyć x. Jeśli pomnożymy to równanie obu stronie przez 12, to otrzymamy, że x jest równy 24 przez 6. Czyli x ma długość 4 cm. Świetnie, a teraz zadanie dla Ciebie. Zatrzymaj film i spróbuj samodzielnie obliczyć długość boku, który oznaczyłem jako y. Następnie włącz film ponownie i porównaj swój wynik z moim. Postąpimy analogicznie. 2 przez 6 musi być równe y przez 9. Mnożymy obustronnie przez 9 i otrzymujemy, że y to 18 przez 6. Czyli y ma długość 3 cm. Trójkąt podobny ma boki o długościach 2, 3 i 4 cm. Zauważ, że 2 przez 6 to tyle samo co 3 przez 9 oraz 4 przez 12. To 1 trzecia. Taki stosunek matematycy nazywają skalą podobieństwa. I oznaczają małą literą K. Skalę podobieństwa trójkątów obliczamy dzieląc przez siebie długości odpowiadających boków. Możemy to powiedzieć tak. Trójkąt pomarańczowy jest podobny do trójkąta zielonego w skali K równej 1 trzecia. A co jeśli postąpilibyśmy na odwrót, czyli wyznaczyli stosunki długości boków zielonego trójkąta do długości boków pomarańczowego trójkąta. Dzielimy teraz długości boków większego trójkąta przez odpowiadające długości boków mniejszego trójkąta. Mamy 6 przez 2, czyli 3. Mamy też 9 przez 3, czyli również 3. Mamy też 12 przez 4, czyli również 3. Co wyznaczyliśmy? To skala podobieństwa. Zauważ, że uzyskaliśmy inną skalę podobieństwa. Ale tym razem porównywaliśmy duży trójkąt do małego trójkąta. Mówimy, że zielony trójkąt jest podobny do pomarańczowego w skali k równej 3. Jak widzisz, w zależności od swoich działań możesz mieć do czynienia z dwiema różnymi skalami podobieństwa. Ważne jest odpowiednie nazewnictwo. Jeżeli dzieliliśmy długość w boku trójkąta zielonego przez długość odpowiadającego boku trójkąta pomarańczowego, otrzymaliśmy k równe 3. I mówimy, że trójkąt zielony jest podobny do trójkąta pomarańczowego w skali k równej 3. Natomiast, jeżeli postąpiliśmy odwrotnie, czyli dzieliliśmy długość boku trójkąta pomarańczowego przez odpowiednią długość boku trójkąta zielonego, otrzymaliśmy skalę k równą 1 trzecia. I mówimy, że trójkąt pomarańczowy jest podobny do trójkąta zielonego w skali k równej 1 trzecia. Zapamiętaj to. Mamy teraz takie zadanie. Sprawdź, czy te trójkąty są podobne. Jeśli tak, wyznacz skalę podobieństwa. Podaj, z jakiej cechy podobieństwa trójkątów skorzystałeś. Jeśli nie znasz albo nie pamiętasz cech podobieństwa trójkątów to zachęcam Cię, aby zobaczył wcześniej film im poświęcony. Co wiemy o tych trójkątach? Znamy długości ich boków. Ten trójkąt ma boki o długościach 8, 10 oraz 12, a drugi ma boki o długości 6, 8 oraz 10. Znamy więc tylko długości boków tych trójkątów. Co możesz powiedzieć o długościach boków w figurach podobnych? W figurach podobnych Długości odpowiadających boków są proporcjonalne. Należy więc obliczyć stosunki odpowiadających sobie par boków i sprawdzić, czy są równe. Jeśli te proporcje będą równe, to znaczy, że te dwa trójkąty są podobne. Znaliśmy teraz odpowiadające pary boków. Jak sądzisz, jaki bok w tym trójkącie będzie odpowiadał temu bokowi o długości 8? Ten bok jest najkrótszy w tym trójkącie. To oznacza, że odpowiada mu najkrótszy bok w tym trójkącie, czyli ten o długości 6. W takim razie temu bokowi, który jest najdłuższy, odpowiada najdłuższy bok w tym trójkącie, czyli ten. Oczywiste jest, że temu bokowi odpowiada ten bok. Zatrzymaj teraz film i wyznacz w jakiej proporcji są te odpowiadające boki. Następnie włącz film ponownie i porównaj swoją odpowiedź z moją. Weźmy pierwszą parę 8 i 6. 8 przez 6 to 4 trzecie. Weźmy drugą parę 10 i 8. 10 przez 8 to 5 czwartych. I ostatnia para 12 i 10. 12 przez 10 to 6 piątych. Mamy trzy różne proporcje. Jeśli te trójkąty byłyby podobne, to te proporcje byłyby sobie równe. Ale jak dobrze widzisz, tak nie jest. W takim razie te dwa trójkąty nie są podobne. Skoro nie są podobne, to nie istnieje skala podobieństwa. A oto kolejna para trójkątów. Co o nich wiemy? W tym trójkącie znamy długość dwóch boków oraz miarę kąta pomiędzy nimi. A co znamy w drugim trójkącie? Również długości dwóch boków i miarę kąta pomiędzy nimi. Jakie są te kąty? Są takie same. Mają miarę 48 stopni. Jak myślisz, z jakiej cechy podobieństwa możemy skorzystać? Spróbujmy wykorzystać cechę bok, kąt, bok. Mamy takie same kąty. Musimy teraz tylko sprawdzić, czy boki obok tego kąta są proporcjonalne. Które boki będziemy porównywać? Temu bokowi. Odpowiada ten bok. Natomiast temu ten bok. Zatrzymaj teraz film i sprawdź, czy te boki są proporcjonalne. Następnie włącz film ponownie i porównaj swoją odpowiedź z moją. Stosunek długości tych dwóch boków to 7 piątych. A tych dwóch boków to również 7 piątych. Otrzymaliśmy takie same stosunki. W takim razie te dwa trójkąty są podobne. Trzeba teraz jeszcze wyznaczyć skalę podobieństwa. Jak to zrobić? Już to zrobiliśmy. Skala podobieństwa to stosunek odpowiadających boków. W naszym przypadku jest to 7 piątych. Ten duży trójkąt jest podobny do tego małego trójkąta w skali k równej 7 piątych. I teraz ostatnia para trójkątów. Spróbuj samodzielnie określić, czy są podobne. Jeśli tak, to wyznacz skalę podobieństwa. Te trójkąty mają wszystkie kąty o takiej samej mierze: 23, 71 i 86 stopni. W takim razie, na mocy cechy kąt, kąt, kąt są podobne. A jaka jest ich skala podobieństwa? Nie wiadomo. Nie mamy żadnej informacji o bokach tych trójkątów. Zauważ, że nie dla wszystkich trójkątów podobnych możemy wyznaczyć skalę podobieństwa. Skala podobieństwa to stosunek odpowiadających boków figur podobnych. Oznaczamy ją literą K. Dla tych samych dwóch podobnych trójkątów, w naszym przypadku zielonego i pomarańczowego, możemy otrzymać dwie różne skale podobieństwa. W zależności od tego, czy rozpatrujemy podobieństwo zielonego trójkąta do pomarańczowego, czy pomarańczowego do zielonego. Zobaczyłeś właśnie kolejny film o podobieństwie figur. Zachęcam cię do zobaczenia innych filmów z tej playlisty oraz do polubienia naszego fanpage'a na Facebooku Pistacja Matematyka.